Witam wszystkich w nowym odcineczku. Ostatnio trochę się opuściłem, jeśli chodzi o robienie filmików. Można powiedzieć, że straciłem trochę wenę. Przez to też mniej nagrywałem, ale jeżdżę cały czas. Nawet po 3-4 razy w tygodniu. Po prostu jakoś tak nie ma chęci ostatnio do nagrywania, ale postanowiłem to nadrobić. No i dzisiaj coś tam wam rzucę na szybko. Pewnie się zastanawiacie, co to za zmiany pode mną albo między moimi nogami. No więc ostatnio mocno sobie wkręciłem, że chcę mieć Renegade'a i udało się jeszcze do tego kupić okazyjnie używaną sztukę w bardzo dobrym stanie. Tak więc też mam przyjemność teraz na nim jechać. A XMR oczywiście stoi w garażu, czeka na jazdę typowo przeprawową. Więc Renatką atakuje bardziej góreczki, a XMR jest typowo w błoto i w przeprawy. Tak więc dzisiaj lecę sobie sam na żwirownię. No i popróbuję poćwiczyć trochę jazdę po góreczkach. To mam chyba trzeci czy czwarty wyjazd tym kładem. Tak więc muszę go sobie jeszcze wyczuć. O, jak sami widzicie, jest tak ślizgo, że wystarczy puścić gaz i tyle koła się blokują. Dlatego tak właśnie zarzuciło. A co jeśli pytania, jeśli chodzi o samą Renatę i jak moje wrażenia, to powiem wam szczerze, że przede wszystkim Renata to jest 1000 pojemność, bez R-ki, ale 1000, 80 parę koni. No, przy przesiadce z XMR-a można powiedzieć, że no ogień straszny. Raz, że kład jest dużo lżejszy, na wiele więcej można sobie pozwolić, jeśli chodzi o jakieś tam wariacje, drifty, nie drifty. No i do tego to 80 parę koni, no można powiedzieć, że zrywa przyczepność, albo idzie na koło. I czuję, że coraz częściej będę jeździł jednak tą Renatką. Może nie ze względu tylko na samą moc, ale na tym kładzie się czuję o wiele pewniej, a ma o wiele niżej środek ciężkości. Tak więc jakieś trawersy, których nigdy nie lubiałem i nadal w sumie nie lubię, ale mniej już, czy górki, no pokonuje się tym kładem zdecydowanie łatwiej. Nie ma takiego wrażenia, że ta kanapa się rozbuja i zaraz wywróci, co jest w XMR-ze, nie? Niestety pogoda nie dopisuje, nie lubię jeździć jak jest taki mróz, pogoda, podłoże jest zmarznięte, więc bardzo łatwo zrywa się przyczepność w kładzie i no jakoś tak przyjemność jazdy moim zdaniem jest mniejsza, ale no pogody się nie wybiera, więc jeździć trzeba, tak więc lecę sobie na góreczki. Znaczy interesowałem się cenami nowej Renaty 1000. Cena jest strasznie zaporowa, bo to już prawie 100 tysięcy złotych. I stwierdziłem, że lepiej sobie kupić drugiego, starszego kłada używanego. Mniej żal będzie go zrolować czy coś tego typu. Kosztuje delikatnie powyżej 30 tysięcy. A w sumie powiem wam szczerze, trafiłem tak zadbaną sztukę, że no i nie licząc tego, że nie mam wspomagania, jeśli chodzi o działanie czegokolwiek tutaj w tym kładzie, nie czuję różnicy między nowym a tym. Naprawdę, to wszystko chodzi jak należy. Nawet bym powiedział, że skrzynia i biegi pracują lżej. Może to jest kwestia tego, że są już wyrobione, ale tam nieraz jest problem z zapięciem jakiegoś tam przełożenia. Kurczę, ślizgo strasznie, obok mamy wartę. Trochę jest takie wrażenie, jakby się miał tam smyknąć na dół. Jak jest tak blisko przepaść do rzeki. W przyszłym tygodniu z Robertem planujemy zaliczyć taką dłuższą trasę wzdłuż warty. To znaczy od Chemicznej ulicy w Poznaniu zjeżdżamy na wartę w dół
i chcemy lecieć sobie aż do Obornik. Nie wiem, ile to będzie kilometrów, na pewno dużo. Na pewno to będzie wyprawa na cały dzień. Powrót oczywiście też na kołach, prawdopodobnie drugą stroną. No, byle tylko pogoda sprzyjała, bo szczerze mówiąc, jak jest taki mróz, to nie jedzie się aż tak fajnie, więc poczekamy, aż będzie chociaż te 3-4 stopnie na plusie i nie będzie zmarznięta gleba. Niestety oponki do zmarzniętej ziemi się tak nie wklejają jak do miękkiej błotnistej. Tak więc jesteśmy na żwirowni. Ziemia jest mocno zmarznięta. Nie można szybko jeździć, bo aż w tych kolejnach aż wyrywa kierownicę. Ale coś poćwiczymy. Dalej widziałem, że chyba jakaś UTV-ka jeździ. Powiem szczerze, że jeszcze nigdy nie widziałem tej UTV-ki w akcji. Tak więc pora obejrzeć. Chłopaki na trialach. Kanam. Czyli najlepszy sprzęt. Zobaczymy, co potrafi Rider. Co myślicie o teorii, że powinno zjeżdżać się na H, bo jest większa kontrola nad kładem, a na LF-ce to kład kontroluje nas, nadmiernie go hamując. Ostatnio trochę pozjeżdżałem na górkach na H i powiem szczerze, że chyba faktycznie na H jest bezpieczniej, bo LK potrafi nawet tak mocno zblokować koła przy jakimś uskoku, że może to zadziałać nawet jak ciśnięcie przedniego hamulca na bardzo stromym zjeździe. Atak psa. No więc kład wygląda tak. Pomijając to, że jest brudne, to jest cały w serii, jest to 12 rok, akcesoryjny jest tylko bumper i po pierwszej przejazdce na oryginalnym tumiku stwierdziłem, że moje życie nie ma sensu i wrzuciłem identyczne jak jest w XMR-ze.
Od razu już kładź się staje szybszy, tak jest wrażenie. Chociaż tutaj mocy nie brakowało, ale generalnie jazda na oryginalnym trójku nie budzi takich emocji jak jazda na jakimś przelotowym. Chociaż to nie jest pełen przelot, ale nie jest on też taki. Pokażę wam w sumie, jak to chodzi. Pięknie! Piękny basowy dźwięk, przyjemny do ucha. Tutaj proszę, mankamencik cały czas to wypada, ale w jakiś dzień to ogarnę. Ma też bagażniczek, handbary i w sumie to wszystko, i osłony podwozia. Myślę, że za te pieniążki, czyli tam delikatnie ponad 3 dyszki, zakłada w tym stanie, gdzie w sumie oprócz musiałem naprawić na początku, wymienić kolumnę kierowniczą i takie jabłko, które jest tutaj na kolumnie kierowniczej, bo były luzy. I oprócz tego kład był bez składu, był zrobiony przegląd olejowy, filterek jest jak nowy. No, myślę, że dobrze się trafiło i będzie służył. Co jeszcze? Poprzedni właściciel dał kanapę do przycia i zobaczcie. Za mocno tapicer naciągnął skórę, przez co kanapa się zgięła i niestety odstaje, znaczy wygięła się, tak złożyła banana. Ale niestety ktoś mi podpowiedział, że jak dam jeszcze raz do przycia, to i tak już nie wróci na swoje miejsce, więc albo się przyzwyczaję, albo poszukam jakiejś ładnej, używanej, albo się pewnie przyzwyczaję, bo w sumie jak już tyle dni jeździłem, to